Cieszę się z tego, że nie będę zaczynał nowego tematu dzisiaj, ale tak Bóg zdarzył, że to, na czym brat Mirek skończył, ja zacznę, a to, od czego zaczynał, na tym skończę. I chciałbym z nami wszystkimi dzisiaj podzielić się o tym, o czym dzisiaj słyszymy też od początku zgromadzenia. O tej nadzwyczajnej łasce darowanej nam od Boga, która na skutek krzyża i śmierci Jezusa Chrystusa została nam darowana. I dzisiaj jesteśmy uczestnikami czegoś cudownego i niewidzialnego dla człowieka zmysłowego niewidzialnego. Ale dla duchowego człowieka jest to widzialne coś, przemiana. I teraz zwróćmy jeszcze raz uwagę na to słowo, które jest zawarte w księdze Izajasza o tym deszczu. Dzisiaj mamy taki cudowny czas dziękczynienia Bogu. Wierzę w to, drodzy, i zmuszam poniekąd też nas wszystkich i siebie samego, że to nie jest wyjątkowy czas. My tak powinniśmy, tak powinno wyglądać nasze codzienne życie. W tym się powinniśmy też ćwiczyć, ale posłuchajmy jeszcze raz tego fragmentu z 55 rozdziału Izajasza, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Oglądamy tutaj naszymi oczyma, każdy z nas widzi plony. Co to znaczy? To znaczy, że musiała być woda. Tutaj większość z was albo zajmuje się uprawą, albo miała do czynienia z uprawą. Wiecie dokładnie, że bez wody nie ma nic. Więc mamy plony, to znaczy, że musiała być woda. Dlatego tak Bóg też cudownie wszystko zaplanował, że ten deszcz był zaplanowany w odpowiednim czasie i to było Boże błogosławieństwo. No zadziało się coś, wkroczył grzech, który to zmienił. I nie ma już teraz tak pięknie takiego planu, jaki był wcześniej dla tych upraw, ale do czego zmierzam? Tutaj na ten drugi wiersz chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. I chciałbym, drodzy zgromadzeni, zwrócić uwagę, podzielić ten, wiecie, nie musimy się domyślać. To jest piękne, że my się nie musimy domyślać, jaka jest wola Boża, słowa, które On posyła do nas. My się nie musimy, no to jest napisane w Bożym Słowie. I Pan, który przyszedł, który był Słowem, który jest Słowem i który mówił do nas, to powiedział, że to Słowo, ono ma jakby dwie kategorie zadań. Pierwsza kategoria, nie daj Boże, żebyśmy się w niej znaleźli, to Słowo będzie nas sądzić. A druga kategoria będzie nas przemieniać. I teraz Bóg posyła swoje słowo i oczekuje plonu. Co możemy zrobić, kochani, jak tylko to, żeby się poddać temu? A ta przemiana, o której Słowo Boże mówi dla nas, ona w innym miejscu Słowa Bożego, w liście do Hebrajczyków, jest nazywana wychowaniem. Wychowaniem. Dlaczego tak to jest nazwane? Ponieważ jest materia, jakaś siła w człowieku, która stawia opór. Jest jakaś przeciwność w nas, która się nie poddaje temu wychowaniu, które Bóg wykonuje z nami. I Bóg tak cudownie, drodzy, wychowuje nas i sprawia, aby ten plon doszedł do pełni, abyśmy szli i owoc wydawali. Tak cudownie, drodzy, On wychowuje nas i postępuje z nami, ponieważ On wyprzedza pewne okoliczności. O Nim jest napisane, że On widzi myśl naszą z daleka. Jego wychowanie również to uwzględnia. On, zanim się słowo na naszych ustach pojawia, już je zna. Dlatego jego wychowanie jest inne. My jako rodzice, sam jestem ojcem, często reagujemy post factum.
Już te dzieci coś tam zrobiły, już jest nie tak, jak być powinno. Bóg z nami postępuje inaczej. On nas wychowuje, zabezpieczając nas. Druga rzecz, co byłoby z wychowania, gdyby nie wychował naszych myśli? Gdyby nie wychował dążenia naszego serca? Byłoby bardzo źle z nami. On zmierza do naszego wnętrza i wychowuje nasze wnętrze. Chce je poddać, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, Chrystusowi. I to, co najważniejsze, drodzy, właśnie od czego to słowo zaczyna z nami, to wychowanie? Od upamiętania. Od upamiętania. I to nie jest, drodzy, tak, że to upamiętanie powinno nam zadziać się raz w naszym życiu i dalej już się wszystko dzieje jakby inaczej. Ja chcę pokazać na taki przypadek, który jest pewnym niebezpieczeństwem naszego życia, chrześcijańskiego życia, naszej służby. I ono wynika z naszego postępowania. I czytamy 15 rozdział Ewangelii Łukasza, on jest w zasadzie temu poświęcony. Cały rozdział mówi o tym, jak drogie jest Bogu upamiętanie. A powiem tak, jak nam bardzo potrzebne jest upamiętanie. Wiecie, że miłą jest Bogu taka modlitwa, kiedy my wołamy do Boga o to, czego Ezaw nie otrzymał. Panie, daj mi miejsce zmiany mojego położenia. Dzisiaj. I teraz zwróćmy uwagę, jaka radość wynika w niebie z upamiętania i jakie ona nam przynosi korzyści, jaki mamy zysk z upamiętania. I dalej mamy to podobieństwo o dwóch synach. I zobaczcie, jeden wszedł do tej służby bez tego, o czym Bóg do nas mówi, bez upamiętania. On był w domu, służył ojcu, wszystko wydawało się jak należy. Tylko miał jeden problem, z którym sobie nie mógł poradzić, jego myśli. Jego myśli sięgały bardzo wysoko. Ale została darowana łaska jednemu z tych synów. Niech Bóg nam dopomoże być uczestnikami tej łaski, tego upamiętania jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Każdego dnia, kochani, bo jemu zostało coś darowane, takie miejsce upamiętania. I to mu pomogło, że jego myśli zaczęły kroczyć po zupełnie innych drogach. On już nie mówił: ojcze, jak mało mi dałeś. Jak to wiele mi się należy. Chociaż ten ojciec, zobaczcie, do tego syna, który został na tej służbie, wydawałoby się wszystko dobrze, aż niedotknięte zostało coś, co w nim było cały czas. I on, co on mówi? Ty mi nie dałeś tego, ty mi nie dałeś tamtego. Ty ze względu na mnie nie uczyniłeś tamtego. A ojciec mówi, to wszystko było twoje. Jeszcze tobie było mało? A co się dzieje z tym drugim synem, który miał tą szansę upamiętania? Choćby sługą. Choćby sługą. Ja już nie chcę wszystkiego. Ja choćbym mógł być sługą. To już będzie wystarczające dla mnie. Drodzy, i tak Bóg nas ostrzega, jeżeli my głęboko nie zrozumiemy upamiętania w naszym życiu co do naszego myślenia, co do naszego pragnienia, co do postrzegania nas samych przed Bogiem i w Kościele, to nas czeka katastrofa. Nas czeka bardzo poważna katastrofa. Drodzy, co upamiętanie wniesie nam do życia? To jest właśnie efekt tej cudownej przemiany Bożego Słowa w nas. My zaczynamy inaczej się zachowywać, inaczej myśleć. Co więcej, już nie walczymy o siebie samych, nie bronimy siebie samych, nie ratujemy siebie samych, ale na wiele pozwalamy. Pozwalamy, żeby do nas tak się zwracano, żeby do nas tak mówiono, chociaż może kiedyś nam się to nie podobało. Już nie ma w nas tej chęci odwetu. Upamiętanie sprawia to w człowieku. Ale kiedy człowiek nie chodzi w tym upamiętaniu i nie chodzi w owocu, jest tak jak dzisiaj było czytane, wydawajcie owoc godny upamiętania. Wydawajcie owoc.
Wasze słowa będą o tym świadczyć. Wasze zachowanie albo miękkie, tak jak tego syna, który się upamiętał, albo twarde będzie świadczyć o tym, czy wy jesteście tym dobrym owocem. I zobaczcie, tu jest napisane, powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, ten 15 rozdział, 7 wiersz, teraz czytam Łukasza, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I drodzy, kiedy jest owoc w moim życiu upamiętania, nie ma pretensji. Nie ma żalu, nie ma żalu do człowieka, nie ma żalu do Boga, jeżeli jest owoc upamiętania. Ja to często powtarzam, i żona mi się podoba, i bracia mi się podobają, zbór mi się podoba, i praca mi się podoba, szef mi się podoba, wszystko mi się podoba, kiedy jest owoc upamiętania we mnie. Ale może być tak, drodzy, właśnie, że my jakoś do tego miejsca chrześcijańskiego, który Bóg nam, do którego Bóg nas przeznaczył, innymi drzwiami chcemy wejść, pomijając upamiętanie. Wtedy nasze zachowanie będzie niemiłe. I co więcej, drodzy, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, że nasze zachowanie jest owocem naszego serca. A co jeszcze może tam głębiej jest tak napisane, że jest obfitością. Obfitością, kochani. To nie to, że się wymknęło. Nie to, że granat, wiecie, słowa został rzucony gdzieś tam w kogoś. A to tak jakoś tam może taki skrawek serca. Z obfitości serca mówią usta. Niech tylko Bóg nam pomoże zobaczyć, że to jest obfitość i z tego się trzeba upamiętać. Wiecie, kiedy ja to słowo czytam z Izajasza, ono mnie przeraża wobec właśnie tego stanu mojego dzisiejszego, że ja jeszcze potrzebuję wychowania. I drodzy, dopóki żyjemy, dopóki tchu nam starczy, Bóg da życia, to będziemy wychowywani. Nie zrezygnuje Pan, ponieważ On chce, żebyśmy wszyscy weszli do wieczności. A tam nic nieczystego nie wejdzie. Nie wejdzie żal. Nie wejdzie niezadowolenie, kochani. Jak dzisiaj my nie jesteśmy zadowoleni z tego, co Bóg nam daje, a coś tam wychodzi z naszego wnętrza, jak my sobie wyobrażamy obecność tam przed Jego świętym obliczem na wieki? Czy On mógłby skazić to miejsce takim naszym postępowaniem i zachowaniem? Jest to niemożliwe. I dlatego daje nam czas ziemskiego życia, ziemskiej pielgrzymki i wziął nas na wychowanie. I to jest to, co jest i łaską, i miłością Boga wobec nas, że On nas cudownie i doskonale wychowuje. Wychowuje. I jeszcze nas pokrzepia i mówi, że kiedy będę was wychowywał, to jest napisane w liście do Hebrajczyków, wasze kolana mogą być słabe, ręce mogą się opuszczać, ale to nie dlatego, że to ziarno, które on posyła, jest skażone. Jest napisane, że my jesteśmy odrodzeni z ziarna nieskazitelnego, tylko że materia, jaką my jesteśmy, jest oporna do tego wychowania. I nasze kolana czy ręce mogą mdleć, ale niech Bóg doprowadzi to dzieło do końca. Niech Jego imię będzie wywyższone. Drodzy, nasza wartość, cóż znam z naszej wartości? Jakie to ma znaczenie? Nawet powiem tak, niedobrze, kiedy ona będzie. To nawet, drodzy, nie chodzi o to, żebyśmy my zbyt wysoko o sobie nie myśleli. Tu chodzi o to, żebyśmy o sobie nie myśleli. O sobie nie myśleli. To jest czasami daleka droga, bo człowiek może myśli, no o sobie zbyt wysoko nie myślę. No tylko myślę. Ale kiedy człowiek myśli o sobie, to na wiele nie pozwoli Bogu ze sobą zrobić. A Pan w ten sposób nas wychowuje i oczyszcza nasze serce i sprawia, że to serce naprawdę staje się inne. Tylko teraz, drodzy, niech pomoże nam poddać się pod to wychowanie.
Niech nam pomoże, niech doda nam siły, niech ta łaska, którą On nam darował, ta z nieba spływająca każdego dnia, kochani, nie była nadaremno przyjmowana. Tylko tam jest napisane, jako ci słudzy wypróbowani, doskonali, nie narzekają w brakach, nie narzekają w trudnościach, ale dziękują i błogosławią Pana. Dlatego jest napisane, błogosławcie wrogów, nie przeklinajcie, nie sprzeciwiajcie się złu. Ono ma konkretny cel i wykonuje konkretną pracę wobec nas. Dlatego mamy nie tylko za dobre dziękować Bogu, ale i za złe. Bo Pan jest dobry i wie, co robi. Niech was błogosławi Pan, pomoże nam wszystkim, kochani, poddać się temu wychowaniu, temu ćwiczeniu, które On wobec nas zamierzył i ja bardzo mu dziękuję, bardzo jestem wdzięczny Bogu, że nie rezygnuję, że nie rezygnuję. Chociaż czasami, wiecie, nasza sytuacja i położenie jest trudne w tym wychowaniu, ale tego sprawa wymaga. Tu chodzi o zbawienie duszy. Jest napisane, że ręki możemy nie mieć, nogi możemy nie mieć, możemy mieć wiele niedostatków co do ciała fizycznego, ale Bóg będzie walczył o naszą duszę, o zbawienie duszy. Bo wieczność, drodzy, się nie kończy, nie ma zmiany już wtedy położenia. Wieczność jest bez końca. Bóg to wie i dlatego nam pomaga i sprzyja nam każdego dnia. Niech Jego imię będzie wywyższone, kochani. Amen.